Dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Tym razem chcę opowiedzieć Ci o kolejnej książce o Stanach Zjednoczonych. Będzie to książka Wszyscy jesteśmy dziwni, opowieści z Coney Island, polskiej reporterki Karoliny Sulej. Jest to książeczka bardzo, bardzo krótka, którą polecało kilka blogerek, kilka bookstagramerek, więc gdzieś tam majaczyła na mojej liście do przeczytania, a że w tym roku wracam do Nowego Jorku, chciałam przeczytać właśnie coś o Coney Island, bo podczas mojej ostatniej wizyty w tym mieście nie udało mi się tam dotrzeć, w zasadzie nie miałam nawet takiego planu. I teraz jakoś tak w mojej głowie od kilku miesięcy pojawia się taka myśl, żeby właśnie do Coney Island się wybrać i stwierdziłam, że najpierw przeczytam reportaż, żeby dowiedzieć się troszkę o tym miejscu. Ale bardziej niż o miejscu, Wszyscy jesteśmy dziwni, jest o ludziach, właśnie o tych dziwakach, o osobach pracujących w cyrku, o osobach, które tworzą freak show, o ludziach, którzy wyglądają w jakiś bardzo specyficzny sposób, albo dlatego, że sami tak sobie wymyślili, na przykład tatuując się na całym ciele, albo po prostu urodzili się z jakąś niepełnosprawnością, albo z jakąś bardzo nietypową cechą. Każdy rozdział poświęcony jest osobnemu zagadnieniu, osobnemu elementowi wyglądu i opowiada historię ludzi, którzy właśnie mierzą się z takim innym wyglądem i jednocześnie są właśnie tymi dziwakami, tymi freakami i starają się korzystać z tego, starają się czerpać z tego radość, starają się z dumą mówić o tym, że są dziwni, że są inni, pracują w cyrku, pracują i w różnych pokazach, tworzą różne przedstawienia i tak próbują się utrzymywać, chociaż to próbują, jest tutaj słowem klucz, ponieważ no, praca w cyrku, we freak show czy w innych przedstawieniach nie jest wysokopłatna i to w zasadzie jest taki styl życia niż faktyczna praca nakierowana na jakieś cele zarobkowe. Mamy tutaj więc cały wachlarz różnych osobistości. Mamy tutaj osoby występujące w burlesce, mamy tutaj połykaczkę mieczy, mamy tutaj najbardziej wytatuowanego mężczyznę na świecie, mamy tutaj osoby niskorosłe, mamy tutaj również właśnie osoby z niepełnosprawnościami, które sprawiają, że wyglądają inaczej niż ta norma społeczna. I na końcu tej książki mamy również szereg zdjęć i z Coney Island i przedstawiające właśnie różne miejsca na Coney Island, ale też przedstawiające właśnie bohaterów Karoliny Sulej, czyli właśnie te wszystkie osoby, które pracują jako pracownicy cyrku. I to wszystko brzmi ciekawie, ponieważ Coney Island jest zupełnie innym miejscem w Nowym Jorku niż cała reszta, niż już w ogóle Manhattan, czyli ta najbardziej popularna część. I przedstawia tutaj Karolina Sulej też problemy, z jakimi boryka się Coney Island, zarysowuje nam też trochę tło historyczne tego miejsca, mówi jak się ono rozwijało, jak powstawało, jakie tam były problemy związane z tym miejscem, wspomina też o bardzo wysokiej przestępczości, więc jest taki delikatny zarys historyczny, ale no właśnie, przez to, że ta książka jest cieniutka, a Karolina Sulej upchnęła tutaj dość sporo rzeczy, moim zdaniem ta książka jest rozlazła. I przede wszystkim ta książka jest bardzo, bardzo nudna, ponieważ kiedy opowiadam o tym wszystkim i mówię, że mamy tutaj różne bardzo ciekawe osoby, że mamy tutaj historię tego miejsca, no to wydaje się to jak bardzo ciekawa książka, tymczasem niestety jest to bardzo, bardzo nudna rzecz i szczerze mówiąc przeczytałam ją chyba tydzień, półtora tygodnia temu i ja niewiele z niej już pamiętam. A naprawdę wydawało mi się, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Niestety okazała się, tak jak już mówiłam, nudna, mało angażująca, bardzo chaotyczna. Sposób, w jaki uporządkowała to autorka, jest dziwny i chociaż oglądałam rozmowę z Karoliną Sulej i ona to tłumaczyła, dlaczego właśnie wybrała taką formę, to niestety do mnie to nie przemawia. Ja nie bawiłam się dobrze podczas lektury, nie uważam, że to jest książka dobrze napisana, nie uważam, że to jest reportaż, który jest warty uwagi. Ja
oceniłam tę książkę na 3 gwiazdki na 10, co jest wyjątkowo niską oceną. I no, szczerze mówiąc, jestem bardzo mocno rozczarowana, ponieważ Coney Island to jest bardzo kolorowe, bardzo dziwaczne, bardzo różne i nietypowe miejsce i można o nim napisać naprawdę fantastyczny reportaż, a przynajmniej tak mi się wydaje, szczególnie kiedy autorka rozmawiała z ludźmi pracującymi właśnie na przykład w cyrku, z tymi wszystkimi frikami, dziwolągami, dziwakami, którzy sami tak siebie nazywają, to nie jest w żaden sposób obraźliwe określenie z mojej strony, oni tak sami o sobie mówią, więc kiedy autorka miała dostęp do tych osób, mogła z nimi porozmawiać, zobaczyć ich perspektywę, przeprowadzić naprawdę bardzo ciekawą rozmowę, a potem opisać ją w książce, no to wydawało się, że tutaj mało rzeczy może się nie udać. Tymczasem mam wrażenie, że tutaj nie udało się wszystko. Mało ciekawych rzeczy, naprawdę wszystkie te historie są króciutkie, na tyle krótkie, że nie bardzo można uznać te wątki za rozbudowane, że nie bardzo można się tutaj w nie zaangażować, nie bardzo można sympatyzować z tymi bohaterami, albo wręcz przeciwnie, ich znielubić. W zasadzie wszystkie te emocje, które nam towarzyszą, sprowadzają się do tego, że jesteśmy koniec końców obojętni na wszystkie te historie. Autorka też wspominała, że pisząc tę książkę bardzo chciała pokazać nie tylko Coney Island, ale także Amerykę jako całość i naturę ludzką. Niestety nie widzę tego, w ogóle tego nie widzę i no to jest naprawdę bardzo wdzięczny temat i to jest temat, który naprawdę nadawałby się do tego, żeby pokazać przede wszystkim Amerykę, a może nawet tym bardziej naturę ludzką. To, jak bardzo czasami nie chcemy być dziwni, jak bardzo społeczeństwo wyklucza pewne osoby, jak bardzo te wykluczane osoby czasami przez to cierpią, a czasami wychodzą na tym na dobre, na lepsze i czują się w końcu wolni, kiedy już odnajdą ludzi, z którymi mogą się porozumieć, z którymi mogą jakoś funkcjonować. Więc mam wrażenie, że taka historia o naturze ludzkiej przy takim temacie sama się nasuwała i sama powinna się pisać. Niestety w książce Wszyscy jesteśmy dziwni tego zupełnie nie miałam i no nie będę ukrywać, że jestem dość mocno tym wszystkim rozczarowana, dlatego no założyłam sobie, że chciałabym opowiadać Ci tutaj jak najwięcej o książkach właśnie dotyczących Ameryki i że prawie każda książka, którą będę czytała właśnie z tematyki USA, o tematyce Stanów Zjednoczonych, będzie miała swoją osobną recenzję na kanale, dlatego nagrywam recenzję o Wszyscy jesteśmy dziwni, żeby wszystko było kompletne i jeśli ktoś szukałby jakichś ciekawych książek, to mógł je tutaj znaleźć i gdyby szukał jakichś mniej ciekawych książek, to również, żeby były tutaj na kanale. Dlatego nagrywam, chociaż moim zdaniem gdyby nie to moje założenie, że będę opowiadać jak najwięcej o książkach o Stanach Zjednoczonych, to nie widzę powodu, dla którego ta książka powinna znaleźć osobne 10, 15 czy nawet 4 minuty materiału na kanale, ponieważ jest po prostu zupełnie niewarta uwagi. Ja tej książki zupełnie nie polecam, mimo że jest cieniutka i pójdzie czytanie szybko, nadal uważam, że nie warto tracić na nią czasu. Chaotyczne historie, językowo też w zasadzie bardzo przeciętnie, czasami nawet pretensjonalnie bym rzekła. Nic w tej książce nas nie trzyma, nic w tej książce nas nie przyciąga i po prostu uważam, że nie jest to reportaż warty uwagi. Wielka szkoda, jest to książka z wydawnictwa Dowody na istnienie z serii reporterskiej i to jest chyba moja już trzecia książka właśnie z tej serii. I oprócz 27 śmierci Tobiego Obeda nie mam najlepszego zdania o reportażach właśnie z tego wydawnictwa, chociaż tematy wydają się szalenie ciekawe, ale później w realizacji coś się tam dzieje nie bardzo dobrego i gdzieś to się rozłazi. No ale zobaczymy, na pewno nie zniechęcam się i chętnie jeszcze poczytam jakieś inne reportaże, szczególnie, że 27 śmierci Tobiego Obeda, jak mówiłam w tej serii, było świetne. Ale niestety Wszyscy jesteśmy dziwni Karoliny Sulej, no, wpada do takiej mojej antytopki. Nie wiem, czy wyląduje faktycznie w najgorszych książkach tego roku,
ale zdecydowanie nie jest warta polecenia. Napisz mi w komentarzu, czy czytałaś tę książkę, czy miałaś zamiar ją przeczytać, a może tym bardziej teraz po tej recenzji chcesz się dowiedzieć, o co chodzi. Ja też przyznam szczerze, że przed przeczytaniem tej książki miałam dużą większą ochotę, żeby wybrać się do Coney Island w tym roku, niż mam teraz po jej lekturze, co jest dziwne i zupełnie niespotykane u mnie. Ja zazwyczaj po przeczytaniu jakiejś książki tym bardziej się nakręcam. Niestety ta książka nie pokazała mi, żeby to miejsce było aż tak ciekawe, jak ja to sobie wyobrażałam. Ale ono zapewne jest bardzo ciekawe, tylko po prostu autorka nie przekazała tego w taki sposób, żeby do mnie trafiło. Dlatego no, tu jest dość paradoks, że przeczytałam książkę o Coney Island chcąc tam jechać, a po jej przeczytaniu w sumie już nie mam takiej ochoty, więc koniecznie daj mi znać, jak to wygląda u Ciebie, czy masz ochotę przeczytać tę książkę, czy może jednak wolisz unikać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, a tymczasem dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!